Witam wszystkich. Dzisiaj sobie powiemy trochę o społeczeństwie i gospodarce Polski w trakcie rozbicia dzielnicowego. Zaczniemy sobie od rolnictwa i tutaj takim ważnym hasłem jest trójpolówka. Trójpolówka, zapiszemy sobie, trójpolówka. Trójpolówka to po prostu metoda gospodarowania pola, w której pole dzielimy na trzy części, w tym korzystamy tylko z dwóch, a trzecia jest wystawiona na ugór, podczas którego to ziemia jakby odpoczywa, zarasta chwastami, jest pastwiskiem i z powrotem się ponownie mineralizuje, żeby była płodna ponownie. No i w ten sposób wykorzystujemy tak dwa pola naraz i się przesuwamy, można sobie to łatwo wyobrazić. Była dość taka wtedy bardzo popularna, nowoczesna technika uprawiania pola, która pozwalała zwiększyć znacznie plony i wydajność. Zwiększyło się także zapotrzebowanie na nowoczesny, jak na tamte czasy oczywiście, sprzęt. Upowszechniły się pługi stalowe czy kosa, a także radło. Tego typu narzędzia pozwalały właśnie na bardziej wydajniejszą pracę. Zwiększyła się też ilość zwierząt, jakie były hodowane w gospodarstwach. Doprowadziło to do nadwyżek żywności, a także dużego rozrostu naturalnego i gdzieniegdzie prowadziło to do przeludnień. No i ludność trzeba było gdzieś zagospodarować. No i najczęściej bogaci właściciele majątków postanowili gospodarować swoją ziemią i zakładać po prostu nowe wsie. I w ten sposób mamy tutaj schemat taki rozrysowałem, jak zakładano pierwsze miasta, a także wsie. Ale zaczniemy sobie właśnie od miast. Mamy najpierw pana feudalnego na samej górze. Pan feudalny miał zazwyczaj przywileje. Miał immunitet od władcy, mógł to być immunitet przede wszystkim finansowy, który pozwalał mu ominąć po prostu podatków, był zwolniony z podatków i wtedy te podatki trafiały bezpośrednio do jego sakwy, ale żeby miał podatki, musiał mieć też ludzi. Więc tak oto pan znajdował sobie zasadźce. Zasadźca, czyli sołtys, czyli zapiszemy sobie zasadźca. Zawiązywał on z nim taki dokument, nazywany, jak łatwo się domyśleć, dokumentem lokacyjnym, w którym to zawierał on umowy, na jakich ma zostać założona nowa osada. No i zasadźca szukał przez to kmieci, osadników ogólnie, tutaj widzimy, szukał ich, którym można było dać tą ziemię w opiekę. No i kiedy ich znajdował, szedł do pana feudalnego, tam było właśnie to negocjowane, no i kmieci otrzymywali ziemię na własność, no i w zamian za nią musieli oczywiście część odpracowywać u pana, musieli płacić daninę. Mogła to być danina w postaci pieniędzy lub w naturze. Oczywiście tutaj chodzi o jedzenie, bez ewentualnych skojarzeń, znaczy o zboże jako tako. Musieli też oni płacić dziesięcinę kościołowi. Istniał także taki okres nazywany wolnizną. Trwał on od 2 do 24 lat. I w okresie wolnizny osadnicy byli zwolnieni z płacenia jakichkolwiek danin panu feudalnemu. Dlatego, bo po prostu widocznie prace na wsi wymagały jakichś dłuższych przygotowań i także zaangażowania tamtejszej ludności. Przykładowo, jeśli osada miała powstać w puszczy, trzeba było ją wykarczować, wybudować domy, doprowadzić drogi i wtedy wolnizna zazwyczaj trwała bardzo, bardzo długo, żeby to po prostu było, można było zrealizować tą całą osadę, żeby to się tym osadnikom opłacało. Bo co jest wolne? Osadnicy byli wolni całkowicie. Nie można ich było usunąć z ich ziemi, tej zawartej w umowie, jeśli wszystko dobrze odpracowywali i płacili. Mogli oni z niej odejść, jeśli zapłacili daninę należną za dany rok.
co spowodowało, że powstała nam tak zwana grupa wolnych gości. Wolni goście byli to po prostu właśnie chłopi, którzy przemieszczali się i targowali się z różnymi władcami, znaczy z różnymi panami feudalnymi. Z nimi to się targowali, gdzie tu tutaj się osiedlić, gdzie są najlepsze warunki. I stąd też powstawały takie nazwy miast jak Wola czy Wolka, bo po prostu pochodziły one od ich chęci wolności, właśnie od tych wolnych gości. Wszystko jednak było zakładane na prawie niepisanym i dlatego mogły nastąpić różne duże zmiany nagle w umowach, co oczywiście prowadziło, jak się łatwo można domyśleć, do konfliktów. Za sam zasadźca oczywiście nie był takim super nagle uprzywilejowanym człowiekiem, oczywiście był bardziej niż osadnicy, ale miał też on swoje obowiązki, między innymi musiał odpracowywać służbę wojskową. Część podatków co prawda szła do niego, a także on musiał je zbierać na rzecz pana, no ale musiał właśnie obsługiwać tą służbą wojskową, co wiadomo, gdzie wiadomo oczywiście ryzykował swoje życie. W XII wieku, oprócz oczywiście wolnych gości, o których sobie już mówiliśmy, pojawiali się często z zachodu osadnicy niemieccy. Szczególnie osiedlali się oni na Śląsku czy Pomorzu Zachodnim właśnie w XII wieku. I ich napływ oczywiście spowodował trochę zmiany etniczne w Polsce, ale przede wszystkim spowodował powstanie po części miast. Gdyż napływ ludności z Niemiec nie tylko spowodował napływ chłopów, ale także zdolnych rzemieślników czy kupców, którzy nie chcieli się zajmować pracą na roli, więc miasta się rozwijały. Rolnicy potrzebowali także narzędzi, różnego sprzętu, więc potrzebowano rzemieślników, którzy będą je wyrabiać i w ten sposób rozwijały się miasta. I w XIII wieku wybudowano aż 100 miast i wszystkie były osadzane, wzorowane były na prawach miasta Magdeburg. Stąd mówimy, że były osadzane na prawie magdeburskim. I tak w zależności od na jakim prawie się wzorowano, nadawano nazwy, czyli mogła być osada na prawie chełmińskim, czy na prawie lubeckim, i tak dalej, i tak dalej. To zależało na jakim po prostu mieście się wzorowało, ale większość była na prawach Magdeburga wzorowana. I pierwszym takim miastem była Złotoryja na Śląsku, i to było w 1211 roku. Mieliśmy Złotoryja. Toryja. Śląsk. Wtedy też właśnie tereny Śląska i Pomorza Zachodniego zasiedliły bardzo duże rzesze Niemców, co spowodowało właśnie znaczące zmiany w tamtejszej strukturze społeczeństwa. Miasta lokowano zazwyczaj na tak zwanym pniu, czyli terenach w ogóle niezasiedlonych. Powstawały one na zasadzie bardzo takich bardzo surowych wytycznych. No, przykładem może być tutaj Poznań, miasto Poznań, gdzie mamy po prostu duży rynek 140 na 140. W środku mamy ratusz. Tutaj jeszcze mamy domy. O, tak, powiedzmy mniej więcej. I tutaj wokół mamy oczywiście ustawione kamienice i odchodzące od nich uliczki. Wszystko oczywiście było bardzo dobrze rozplanowane, jak to wiadomo, po niemiecku. Oczywiście część miast tylko zyskiwała później prawa miejskie, co oczywiście sprawiało, że nie były one tak idealnie zaplanowane, ale w tych nowo powstałych starano się je budować już jakby od podstaw w miarę równo i rozplanowanie. Taką cechą charakterystyczną było to, że często dochodziło do kłótni między zasadźcą, który zostawał sołtysem, a mieszkańcami. Prowadziło to do tego, że często dążono do wykupienia po prostu tego danego terenu od pana feudalnego. Jeśli to się udawało, to zazwyczaj mianowano wtedy burmistrza, a władzę sprawowała wybierana przez mieszczan Rada Miejska. To oczywiście następowało w miastach, bo miasta wykupywano. Stąd też, że większość tych praw pochodzi od Niemców, spowodowało, że większość nazw polskich, takich jak ratusz, wójt czy burmistrz, pochodzi tak naprawdę z języka niemieckiego, choćby ratusz od niemieckiego Rathaus.
Mówiąc też o przemianach społecznych, wspominaliśmy o przemianach etnicznych, ale oprócz Niemców do Polski przybywali także bardzo licznie Żydzi, którzy byli prześladowani w zasadzie w całej Europie. Jeszcze to był okres krucjat. Żydzi podwójnie byli też prześladowani, uznawani za tych niewiernych wrogów chrześcijaństwa, tych, którzy zabili Jezusa. Tutaj widzimy na obrazie Matejki właśnie też jak przybywanie Żydów do Polski, gdzie w Polsce Polska była bardzo tolerancyjnym krajem i z chęcią oni tu przybywali, dostawali liczne przywileje, wolność w handlu, wolność osobistą, którą nadawał oczywiście wtedy władca. Pojawił się wtedy między XII i XIII wiekiem taki dość wyraźny już podział społeczny. Oczywiście wpływową grupą byli możni. Możemy sobie wypisać możni. Oczywiście mieliśmy jeszcze rycerzy. Rycerze, duchowieństwo. Duchowieństwo. Wolni chłopi. No i mieszczanie. To był dość taki duży, to był taki typowy podział, jaki nastąpił w społeczeństwie. A Kościół także w tamtym czasie dążył do dość dużego uniezależnienia. Tutaj szczególnie taką postacią, która się zasłużyła, był Henryk Kietlicz. Był to arcybiskup gnieźnieński. On tutaj sprawował urząd na przełomie XII i XIII wieku. Doprowadził on do tego, że kościoły przestały podlegać jurysdykcji świeckiej, co w zasadzie sprawowało, że kościół rządził się jakby w środku instytucji, rządził się swoimi prawami. Rycerstwo i możni zyskiwali coraz liczniejsze przywileje od władców, dlatego żeby po prostu dobrze władcy służyli, bo inaczej mogli w zasadzie nie wyruszyć na wojnę lub po prostu się przeciw niemu zbuntować. Nastąpiło ponowne osłabienie władzy centralnej, ale nastąpił duży rozkwit właśnie handlu, a także miast i ogólnie ludności w Polsce. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.